Radio Królowa Polski. Stajemy w godzinie apelu w tym szczególnym dniu. Dniu, który od roku 2000 obchodzony jest jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. W dniu, w którym jest początkiem Twego miesiąca, miesiąca majowego, miesiąca maryjnego. W dniu, w którym z całym Kościołem przeżywamy radość z beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Radość z beatyfikacji tego, który w swoim haśle papieskim zawołaniu miał słowa Totus tuus, cały Twój Maryjo. Do grona świętych błogosławionych papież Benedykt XVI zaliczył dzisiaj tego, który sam na ołtarze wyniósł 1318 błogosławionych, w tym 154 Polaków. Kanonizował 478. Ojciec Święty Jan Paweł II to papież święty. Jako arcybiskup Krakowa był kustoszem sanktuarium świętego Stanisława na Skałce. Jako arcybiskup Krakowa co roku przyjeżdżał do Gniezna na odpust świętego Wojciecha. Przyjeżdżał do Gniezna, o którym mówił, że jest gniazdem, w którym poczęła się państwowość polska. Gniazdem, w którym poczęły się początki Kościoła w Polsce. Świętość, czy święci, wpisani są w cały pontyfikat Ojca Świętego, szczególnie w jego początek. Wybór na stolicę piątrową nastąpił 16 października. To w jakiś sposób wiąże Jana Pawła II z naszą parafią. Został wybrany przez kolegium kardynalskie w dniu, w którym Kościół wspomina świętą Jadwigę Śląską, patronkę naszej parafii. Jako papież kanonizował siostrę Faustynę, a w roku 2000 drugą niedzielę Wielkiej Nocy ustanowił Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Dziękując za dar beatyfikacji, pragniemy zawierzyć siebie i świat Bożemu Miłosierdziu słowami błogosławionego Jana Pawła II, słowami aktu, który złożył 17 sierpnia 2002 roku w Łagiewnikach. To akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Papież modlił się wtedy w ten sposób. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.